No dobra, słuchajcie, to w takim razie zaczynajmy już oficjalnie webinar, więc z tej strony oczywiście Łukasz. No i co, no i miło mi po prostu już na trzecim z kolei miesięcznym webinarze dla tych członków Areny Tradingu. No i dzisiaj co będziemy, o czym będziemy mówić? Przede wszystkim będzie, się taka żywa dyskusja związana z wszystkimi takimi najważniejszymi wydarzeniami ostatnich 30 dni, połączona jak zwykle z taką analizą tego, gdzie jesteśmy oraz dokąd zmierzamy, jakby co w tych faktycznie kolejnych tygodniach wydarzyć się może. To co ja myślę to pewnie już też na kanale u mnie się parę razy pojawiało, że co faktycznie w tych kolejnych miesiącach może się zdarzyć, aczkolwiek tutaj to jeszcze połączymy z wizją reszty zespołu Areny Tradingu i tutaj coś faktycznie stara, będziemy starać się wywnioskować, więc też dzięki w ogóle dla was, że tutaj przyszliście, jakby oczywiście bez was tutaj nie mielibyśmy szansy tworzyć tak, takiej fajnej społeczności, rzeszy in in inwestorów, więc jesteśmy też wdzięczni za ten taki pozytywny odbiór tych wcześniejszych live'ów, zawsze jest staramy się tą poprzeczkę podnosić, tak więc myślę, że z live'u na live będzie, będzie coraz lepiej. No i, <laughs> i, 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 i chodźmy teraz do właśnie już pierwszego tutaj slajdu do prognoz z czerwca. Więc jakby tutaj w takich pierwszych slajdach na szybko sobie przerobimy to, co faktycznie, o czym mówiliśmy na arenie, jak to się spra sprawdziło, jakie były prognozy tam w czerwcu, a potem już tutaj szybko sobie przejdziemy do tego, co wydarzyć się może. No więc ostatni miesiąc był taki o wiele bardziej w sumie zielony niż zakładaliśmy, bo w zeszłym miesiącu prognozowaliśmy, że tam cena bitcoina albo zawędruje bardzo nisko tam w okolice, gdybyśmy tam stawiali na ostatnim live okolice nawet 23 tysięcy i pół tysiąca dolarów, albo poszybuje wysoko w okolice 28 tysięcy dolarów. No i tutaj faktycznie jakby nawet to się sprawdziło, tak, bo ten rzeczywiście spadek był i który tam przewidywaliśmy, to miał on miejsce. Szczęśliwie zakończył się on w okolicach 25 tysięcy dolarów i potem też po tym spadku widzieliśmy też to, że potem poszliśmy wyżej do tych 30 tysięcy dolarów aż. No i po tym, tak, jak na. Czerwcowym spotkaniu FOMC-u, tym fomc zawsze mnie każdy poprawia, nie podniesiono stóp procentowych, to rynek na chwilę spadł, po czym szybko poszedł mocno w górę. No i całościowo można powiedzieć, że ten taki wakacyjny optymizm, tak, który tutaj widzimy, można przypisać do takiej poprawiającej się sytuacji ekonomicznej, połączonej oczywiście z powoli, tak, wyłaniającym się powiedzmy spod horyzontu tej już takiej narracji halvingowej. Bo halving z tego, co pamiętam, jest w kwietniu przyszłego roku, także to już tutaj faktycznie nam to coraz bardziej depcze po piętach. No i to jest to, o czym jakby mówimy od dłuższego czasu, tak? No i zaczniemy dzisiaj od takiego przyjrzenia się dokładniej temu, co działo się właśnie w ostatnich 30 dniach. No więc prawie cały miesiąc oscylowaliśmy w okolicach bitcoina za te 30 tysięcy dolarów, tak? Jakby ta zmienność faktycznie dużo bardziej się pogorszyła, jakby no. Ciągle sobie tutaj w tych granicach, tych 30 tysięcy tak naprawdę w dalszym ciągu. No i w pewnym momencie też widzieliśmy przebitki w kierunku tam 31 tysięcy dolarów i wyżej, lecz były one krótkie dosłownie na albo parę godzin, albo parę dni. I tak to wyglądało. No i te duże wzrosty, których byliśmy świadkiem od tego naszego ostatniego webinaru, mają swoje korzenie w czymś, co można było nazwać taką powiedzmy odbilżą, czyli pewnego rodzaju takim ożywieniem gospodarczym. No i przede wszystkim obserwowaliśmy w końcu spadek inflacji. Tak? Widzieliśmy też, że te banki centralne zaczynają wyhamowywać się z podwyżkami stóp procentowych. Tutaj też nie brakowało takich pozytywnych informacji ekonomicznych, z dużych spółek technologicznych, co też było widać po dobrych wynikach, jakie osiągały indeksy, takie jak, nie wiem, na przykład SP500, tak? No i teraz, gdy jesteśmy już po tym spotkaniu FONK, na którym zdecydowano o podwyżce stuprocentowych, teraz mówię jakby o tym, co miało miejsce dwa dni temu, to widzimy tutaj, że ten entuzjazm zaczyna się tutaj troszkę wytracać, teraz trochę wczoraj spadliśmy tam w okolicy tych 29 tysięcy dolarów, no i są szanse, że tam się nie zatrzymamy i też taki będzie właśnie dzisiaj motyw przewodni tego dzisiejszego webinaru, że raczej tutaj będziemy za spadkami, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. No i zanim sobie właśnie tak porozmawiamy jeszcze o tej naszej prognozie związanej z tym stanem rzeczy, to omówimy sobie jeszcze różne wiadomości ekonomiczne z ostatnich 30 dni, które tutaj pozwolą nam tutaj takie zbudować lepsze podłoże pod zrozumienie tej właśnie prognozy. Pewnie część z Was już o tym słyszała, część z niej, tylko po prostu wolę to powtórzyć tak, żeby potem, jak przejdziemy tak, do tej już takiej analizy tego, co myślimy, że tam wydarzyć się może w kolejnych tygodniach, żeby każdy miał jakby taką pełnią, pełną informację na ten temat. To no więc, zaczynając od tak? to jak już tutaj Marek pokazał slajd, BlackRock. No więc, zacznijmy od tego. O czym ostatnio było chyba najgłośniej, czyli potencjalnie o nadchodzącym ETF-ie, czyli funduszu BlackRock, który byłby oparty na Bitcoinie. No i jeżeli tam jest przejście o tym wcześniej, to. ETF to takie narzędzie inwestycyjne, które śledzi wyniki określonego indeksu, sektora, towaru lub, nie wiem, aktywów i umożliwia inwestorom uzyskanie takiej ekspozycji na te aktywa. No i kluczowe jest to, że tymi narzędziami tutaj można operować na rynkach tradycyjnych, na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych. No i istnieje tak naprawdę wiele takich produktów na całym świecie, tak, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale nawet mając tak żywy rynek ETF, to. Komisja Papierów Wartościowych i tutaj oraz tam wiem, jakieś inne organy regulacyjne od lat, od lat blokują ten bitcoinowy ETF. Mówią, że tam się tego boją. No i ten scenariusz może teraz, być może za niedługo ulec zmianie w kolejnych właśnie miesiącach. No i w tym roku, w czerwcu bardzo znana ta globalna firma, tak zarządzająca funduszami BlackRock, to jest jedna z takich, no wiecie, tu prawie aż się tak mówi o niej, taka mistyczna firma BlackRock, tak jedna z największych na świecie, tylko obiana tajemnicą, e, złożyła ona właśnie formalny wniosek o te zatwierdzenie przez sek własnego funduszu Bitcoin. No i SEC odrzuciła ten pierwszy wniosek, tak jak to robi od lat, jednak w tym miesiącu, chyba właśnie 15 lipca, BlackRock ponownie złożył ten wniosek, tym razem biorąc pod uwagę uwagi SEC. No i, no i tak, no i gdyby ten ETF powstał w końcu, to byłaby to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich inwestorów na rynku kryptowalut. No i dlaczego? tak? No bo po pierwsze, mogłoby to poszerzyć bazę inwestorów Bitcoina, zapewniając im znane i takie szeroko regulowane środki dla osób fizycznych i instytucji, aby po prostu tą ekspozycję na Bitcoina uzyskać. No i prawdopodobnie też zwiększyłoby to, powiedzmy, płynność i poprawiło też odkrywanie ceny. Bo po drugie, też mogłoby to, mogłoby to potencjalnie doprowadzić też do zwiększenia takiej no, adopcji. Tej w instytucjach, tak, tej adopcji instytucjonalnej, co z kolei mogłoby przyczynić się też do większej stabilności rynku i mniejszej zmienności ceny. No więc czekamy tak naprawdę niecierpliwie na tę decyzję sek bo pozytywne rozpatrzenie byłoby nie tylko świetne w takim kontekście, powiedzmy, ruchu cenowego, ale też również w przyszłości branży. No i tutaj trzeba przyznać, że ten taki nasz ostatni miesiąc nie był taki niestety złożony wyłącznie z dobrych wiadomości związanych z, związanymi z adopcją. I tutaj mamy kolejny slajd, czy też screen, że 19 lipca NASDAQ, czyli ta nasza taka czołowa, tak, amerykańska giełda papierów wartościowych, ogłosiła, że odwołuje ona swoje plany uruchomienia usługi przechowywania kryptowalut. No i ta nowa usługa miała zostać uruchomiona w drugim kwartale tego roku, lecz tam potem NASDAQ, podobnie też zresztą, jak wiele innych podmiotów na rynku, uległ obawom związanymi z regulacjami. No i tutaj skąd taka decyzja, tak? Czemu? Jakby dyrektor generalny giełdy powiedziała, to jest ona, że firma wycofała się z powodu chyba tam zmiennego otoczenia biznesowego i regulacyjnego w Stanach Zjednoczonych i na szczęście dodała ona również, że firma nadal planuje budować i dostarczać oprogramowanie kryptograficzne, w tym też inne jakieś tam rozwiązania powiernicze, a także umieścić na liście bitcoinowy fundusz ETF BlackRock, jeżeli zostanie on zatwierdzony. No i jest to cios jednak na taką powiedzmy dłuższą metę niespecjalnie bolesny, bo ta decyzja tego Nazdaka o wycofaniu się z działalności w zakresie tego przechowywania ta kryptowalut przed jej pełnym wejściem nie wystarczy, aby wykoleić coraz bardziej te pozytywne nastroje związane właśnie z adopcją krypto. Jest to jednak taki, powiedzmy, pewien cios, który pokazuje bardzo tutaj, niestety, takie no, negatywne efekty obecnego systemu regulacyjnego. I teraz, może Marek, jakbyś chciał przejąć pałeczkę i powiedzieć trochę o przyszłości tych walut cyfrowych. Jasne, też witam przy okazji osoby, które wcześniej jeszcze nie, nie miałem okazji przywitać, nie miały okazji mnie słyszeć. E, więc może ja przejdę właśnie bezpośrednio do tematu, e, jaki to jest trochę taki niszowy news, też trochę się skrywający gdzieś pod kołderką, e, ale jednak ciekawy, bo pozwala trochę szerzej zrozumieć, jakby perspektywę tych biurokratów e, i osób, które ogólnie rzecz biorąc operują na wiecie, wysokich takich poziomach w wielu instytucjach finansowych i jak oni patrzą w chwili obecnej na te aktywa cyfrowe. Więc tło tej całej mojej wypowiedzi jest takie, powiedzmy, e, że jest sobie taki międzynarodowy fundusz walutowy i to jest organizacja ONZ, która jeszcze w czerwcu, powiedzmy gdzieś tam, no, robiła różnego rodzaju ruchy i przy okazji opublikowała taki oddzielny raport na temat przyszłości właśnie systemu monetarnego. Tak. I w tym raporcie wspomniano o kryptowalutach i walutach cyfrowych Banku Centralnego, a co szczególnie ciekawe, po prostu, to w obu bardzo pozytywnie oceniono potencjał samej tokenizacji, co może pokazać nam, jak gdzieś tam szeroko, na jak dużą skalę jest to w chwili obecnej opisywane. I jak po prostu osoby nawet na tych wysokich gdzieś tam szczeblach, stołkach kariery, gdzieś tam wśród tych organizacji rządowych w chwili obecnej do tego się przychylają. Bo no, co to właściwie znaczy, tak? Pewnie zapytacie gdzieś tam z tyłu głowy, może taka myśl u Was być, bo po prostu nie śledzicie cały czas tych wszystkich informacji. Więc po prostu BIS oraz IMF są zainteresowane w chwili obecnej tokanizacją tych walut cyfrowych banków centralnych. I tutaj wiecie, nie chodzi o jakąś taką tokanizację towarów czy tam nieruchomości, tylko tokanizację właśnie walut cyfrowych banków centralnych, mówiąc dosadnie. I główną ideą, łączącą te jakby dwa dotyczące po prostu siebie rzeczy, te dwie rzeczy, które się dotyczą. Jest istnienie pojedynczej lub takiej ujednoliconej księgi do śledzenia transakcji. Więc biorąc to trochę w inne słowa, żeby to też prościej wytłumaczyć, te organizacje są takie trochę nieufne wobec pieniądza pochodzącego z banków niecentralnych, że muszą stworzyć, wiecie, taką siłę z drugiej strony, taką siłę oporu, która to wszystko centralizuje, żeby tam stabilność rozliczeń była ciągła, jednolitość pieniądza. Więc wiadomo, do czego to zmierza. Często jest to na początku taka przykrywka, żeby gdzieś tam bezpośrednio zmienić coś w systemie monetarnym, finansowym, żeby trochę ludzi na drugą stronę zwieść, a później okazuje się, że jednak wypadkowa tego wszystkiego może była dobra, ale o, o, taki o, o docelowy rezultat jest naprawdę czymś innym niż miał być wyjściowo. I oprócz tego, podsumowując po prostu to wszystko, to no trzeba przyznać, że nadchodzą różnego rodzaju cyfrowe waluty banków centralnych. Czy tego chcemy, czy nie? Jakby coraz częściej i gęściej słyszy się o tym CBDC, słyszy się o tym, jak to będzie działało, jak ten proces implementacji będzie przebiegał. Więc, no, kiedy one mają się pojawić? No, wiadomo, jest o, o tym dosyć głośno, ale nie ma konkretów dokładnie. Więc, na przykład, jako, taki, jako taka sytuacyjna właśnie reguła, to pod koniec czerwca tutaj Komisja Europejska zaproponowała przepisy. Które dotyczą cyfrowego euro. tak? To jest oczywiście na razie w Zalążku, ale mogłoby to jednak być wyemitowane zgodnie z prawem, jeśli kiedykolwiek zostanie. Jest gdzieś tam taki pomysł y, inicjalny. Oprócz tego ten Europejski Bank Centralny badał też możliwość wprowadzenia cyfrowego euro, y, a w październiku tego roku prawie na pewno stwierdzi, no, już lada moment, że badanie zakończyło się gdzieś tam będzie sukcesem, rozpocznie się faza realizacji. Jak długo ta faza realizacji czy wdrożeniowa potrwa, tego nie wie nikt, no ale jednak. Takie coś ma miejsce, więc warto pamiętać, że po prostu niestety niestety jesteśmy coraz bliżej tej takiej cyfrowej wirtualnej rzeczywistości nawet w Unii Europejskiej. Ale dobra, przejdźmy trochę do takich pozytywów, żeby nas tutaj też nie zanudzać wszystkich, żeby gdzieś tam no, tego gwoździa do trumny nie wbijać, bo jednak fajnie byłoby usłyszeć też o czymś bezpośrednio dotyczącym rynku kryptowalut. Więc też tak nawiązuję do ostatniego webinaru. Sporo rozmawialiśmy z Łukaszem na temat jakby przyszłości branży kryptowalutowej w kontekście takich powiedzmy bezprecedensowych, wręcz pozwów SEC-u przeciwko Binance czy Coinbase'owi, tak? I wtedy stwierdziliśmy, że warto omówić byłoby tą pewną kontynuację tych wydarzeń, które miały miejsce właśnie około dwa tygodnie temu, i teraz chciałbym to właśnie zrobić. Bo niektórzy z Was pewnie się domyślali, że mowa tu między innymi o zwycięstwie właśnie Rippla z tym sekiem. W czwartek, to było tam powiedzmy dwa tygodnie temu, tego 13 lipca, gdzieś tam w branży krypto dosyć szybko się rozniosła, powiedzmy, ta wieść, że federalny sędzia znanego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, tak, dokładnie przeanalizował tą wieloletnią sprawę, no i że tam wygrali, i że ogólnie te aspekty, które miały być fraudem, w, gdzieś tam w firmie Ripple jednak takie nie były i przyznali im rację. No i konsekwencją tego wszystkiego, było to, że Ripple nie naruszył jednak tej ustawy o papierach wartościowych z roku 33 ubiegłego stulecia. No i token XRP nie został, no wie, wie, wiemy to, tak? Ale gdzieś tam chcę przypomnieć uznany za papier wartościowy, więc tak naprawdę szanse są teraz znacznie gorsze na to niż przed 13 lipca, że handel kryptowalutami. Też gdzieś tam nie zostanie pod, po prostu podciągnięty, podbycie papierem wartościowym. Myślę, że to jest pozytywna informacja dla większości osób, które na tym rynku krypto się znajdują, no bo jednak nie spowoduje to jakichś takich zawiłości regulacyjnych, czy nie wiem, jakiegoś mega chaosu na tym rynku, nawet na zachodzie, z uwagi na to, co nadeszło. Więc wiadomo, że nie oznacza, że to jest koniec sporu, tak, bo to nie jest jakby całkowicie odrzucenie tej teorii prawnej, że SEK. Te kryptowaluty już przestał postrzegać jako jakieś tam złoczy papiery wartościowe. Nie jest to też precedens dla innych spraw do końca. Jest to tylko taki jeden sąd rejonowy, powiedzmy, jego wnioski rozumowanie są w pewnym stopniu ograniczone do konkretnego sporu przed nimi. Więc inni sędziowie w tym samym sądzie, nie mówiąc, już tam wiecie, gdzieś o jakichś sędziach federalnych w całym kraju, mogą się nie zgodzić z tą decyzją, mogą ją zignorować, więc to jest na razie gdzieś tam w jednej instancji, powiedzmy. Zagwarantowane, ale co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Kolejna taka informacja z rynku krypto, która gdzieś tam bardzo wpłynęła na to, co się obecnie dzieje, też ze stablecoinami, jest fakt, no, że jednak. Trój USD miał swój depek. Spadł prawie do 0,8 dolara, czyli do 80 centów. No nie była to dobra sytuacja, szczególnie, że gdzieś tam wśród tych stablecoinów ostatnimi miesiącami jest dosyć ciężko i atmosfera ogólnie jest gęsta, gdzieś tam się je deklasyfikuje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gdzieś tam zaprzestaje się w ogóle ich wdrożeń czy kreacji właśnie nowych. Spadek prawdopodobnie wynikał z tego, że te TUSD ogłosiło przerwę w działaniach menniczych w pośrednictwie ze swoim partnerem technologicznym Prime Trust, i tutaj wielu gdzieś tam ekspertów w necie, jak się poczytam, szybko zwraca uwagę, tak? że wcześniej w tym roku TrueUSD nawiązało współpracę na przykład z firmą audytorską D-Network Firm, która wcześniej działała jako audytor FTX US pod inną nazwą, więc te takie korelacje są dosyć negatywne. I ta sytuacja stała się jeszcze bardziej, powiedzmy, niepokojąca, gdy Binance jako giełda zmuszona była zakończyć sztuczne wytwarzanie nowych BUSD blu tym, co skłoniło do przeniesienia się właśnie na TrueUSD. I w wyniku tych wydarzeń giełda ogłosiła zdjęcie podatku związanych z tym. USD w zakresie handlu marżą, czyli tego margin tradingu po angielsku oraz handlu na rynku spot. I w związku z tym, jako takie podsumowanie po prostu tego, co powiedziałem, raczej się zaleca ostrożność w korzystaniu z 3USD, ponieważ prędzej czy później to może gdzieś tam skutkować kolejnym depegiem raczej omijajmy te, wiecie, stablecoiny, które są takie po prostu nie do końca w trendzie mainstreamowe. Jest kilka tych, które gdzieś tam powinny być ok, tak, te USDC czy USDT. No co by nie było, dalej trzymałem się dobrze, ale takie pomniejsze twory, często tworzone przez jakieś takie firmy, które chcą mieć swojego stablecoina za wszelką cenę, czasami to się potem okazuje, że więcej jest z tym problemu niż korzyści, no bo jednak dolar to jest dolar i lepiej trzymać go chyba w stablecoinie, który jest po prostu bardziej uregulowany i gdzieś tam taki spowszechniał, Gdzieś tam wśród inwestorów krypto, aniżeli jest takim wytworem bardzo nowym, na który nie wiadomo, jak w ogóle zareagują instancje gdzieś tam rządzące, tak? Więc no wiadomo, to jest dosyć niepokojące, jest spory chaos wokół tych stablecoinów, i to również w takim najbliższym terminie negatywnie będzie rzutować na rynek kryptowalut. No bo dopóki to się jednak gdzieś, tam wiecie, nie ustabilizuje, dopóki ta sytuacja nie nabierze jakichś takich normalnych ram, nie będzie wiadomo, co z, ty z tymi stablecoinami, szczególnie z tymi mniejszymi firmami, które gdzieś tam je współtworzą no to dopóty ciężko też będzie całemu rynkowi kryptowalut trochę odżyć, zyskać na sile, no bo jednak nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby cały czas się, prawda, bać. Więc tak podsumowując ten miesiąc ostatni, żeby też nie mówić tylko o tym, co było wcześniej, ale troszkę potem przejdziemy też do onchainu, do przemyśleń Majka, bo poprosiłem też Majka o to, żeby zebrał u nas w formie trochę slajdów, w formie notatek jakieś takie swoje przemyślenia i my Wam je dzisiaj przytoczymy. Podsumujemy sobie właśnie teraz ten miesiąc, a potem płynie powoli będziemy do tego przychodzić. Więc na pewno w czerwcu, w lipcu było sporo takich pozytywnych zmian, ale też właśnie wyzwań, tak, dla rynku krypto. Były to miesiące, które gdzieś tam w porównaniu do wielu poprzednich miesięcy były takie dosyć no, spektakularne pod względem ilości wdrożeń czy spraw rozwiązanych dla rynku kryptowalut. No wiadomo też, że była niepewna przyszłość ogólnie taka prawna, gdzieś tam ogólnie aktywów zdecentralizowanych. Więc to w dalszym ciągu coś, z czym trzeba się mierzyć. Niestety, dopóki to w każdym kraju gdzieś to nie będzie powiedzmy w miarę ogarnięte, i dopóki te regulacje nie będą na takim poziomie dosyć powszechnym, dopóki ludzie nie będą wiedzieli, co konkretnie ten świat kryptowalut czeka, no to jednak nie będziemy mogli do końca spodziewać się jakiegoś takiego nagłego wzrostu i wartości, ponieważ no, to jest jedna z głównych, główny taki czynnik czy marker tego, że te kryptowaluty mogą w końcu się jakby odłączyć z trendu korelacji przez SP 500 czy z, po prostu wyłamać z tego cyklu i zacząć w końcu rosnąć. No więc wiadomo, że to jest dosyć zrozumiałe. Sam bym nie chciał gdzieś tam być inwestorem w krypto na tak szeroką skalę w momencie, gdy wchodzę na ten rynek, gdy on jest niepewny, więc czasami trzeba to po prostu przeczekać. No ale jednak każdy, kto uważa, śledził rozwój tego świata, wiedział, że moment, gdy pojawią się te regulacje, po prostu w końcu nadejdzie, tak? Więc teraz możemy tylko czekać na ten efekt końcowy, gdzieś tam sobie teoretyzować na temat tego, jak zakończą się wszystkie batalie prawne z sekiem, no i zobaczyć finalnie gdzieś tam sobie zabdatewać tę naszą opinię, zaktualizować. W momencie, gdy będziemy mieli dostęp już do wszystkich informacji. Więc przejdźmy teraz może do skali, właśnie mikro, makro, porozmawiamy sobie o najlepszych zagraniach na arenie, zanim przejdziemy właśnie do rzeczy, o których Wam mówiłem później. Więc to był taki trade, który był jednym z takich ostatecznych, powiedzmy w czerwcu, realizowanych przez Majka. On był na dźwigni razy 8. Jak też widzicie, Mike na początku, powiedzmy, gdzieś tam tego kwartału drugiego, czyli w kwietniu, w maju, raczej te dźwigni unikał, bo trochę się bał tego, co na nastąpi. Rynek był niepewny. Ostatnio coraz śmielej się z nią znowu posługuje. Tam dźwignia od razy 3 do razy 8 w wykonaniu Majka. Powiedzmy, że z reguły jest naprawdę no, w fajnej formie przytoczona i da się na tym skorzystać. Dlatego też ten trade sobie troszeczkę opiszemy. No. Był naprawdę taki moment, kiedy arbitrum kosztowało poniżej dolara, i wszyscy się zastanawiali, co teraz, gdzie tam wiecie, ostateczna kapitulacja, no ale jednak obserwowaliśmy dosyć tą korektę. Skończyła się ona notabene stosunkowo szybko, więc na poziomie tam dolara 9 Mike zaimplementował tego Longa, no i to było takie zagranie na szybko, które pozwoliło tam te 20% zysku zainkasować i na pewno takich też będzie więcej. Jeżeli chodzi o Ethereum Classic, bo dalej jest taka korelacja, że jednak ten taki fork, wiecie, te takie stare Ethereum podąża zawsze za tym nowym. Dalej to istnieje. Często ludzie rozgrywają Ethereum Classic zaraz po tym, jak Ethereum zaliczy jakieś fajne wzrosty. No i Mike też tak zrobił, tam z 18 dolarów na 19 one wzrosło. To był trade na dźwigni razy 5, tam no, notabene 40 tysięcy dolarów w pozycji. Jak to u Majka bywa, często to są dosyć duże zagrania, ale wiadomo, że liczą się finalnie procenty, bo każdy kwotę operuje różną. W tym wypadku 20%. I to też są takie kolejne, to są takie kolejne zagrania, które są dosyć pewne w momencie, gdy takie Ethereum zalicza spajki, gdy rośnie, gdy trochę się właśnie zaczyna dziać dobrego, żeby tam w ciągu kilku, kilkunastu godzin takie 10 czy 20-30% spróbować wyhaczyć na małej dźwigni, no bo dźwignia razy 5 umówmy się w obecnym świecie, gdzie każdy wali lewa razy 10, razy 25 często tradując, nie jest czymś znakomicie wielkim czy bardzo ryzykownym jak na świat krypto. Likwidacja była na poziomie 14,5 dolarów z choczykiem, więc po prostu uważam, że Mike sobie skubie tą małą łyżeczką. Wiadomo, że operuje większym kapitałem niż my wszyscy. Może nie razem wzięci, ale jednak no wiecie jakimi kwotami on gdzieś tam gra i to też często sam pokazuje Dlatego też to dobrze pokazuje, jakby pomaga nam w takim procesie nauczenia się tego, jak powinno się zachowywać w momencie, gdy nabędzie się duży kapitał. Tak? Czyli w trakcie tej drogi, lepiej grać tak jak Mike, sobie po 20% inkasować raz po raz, niż liczyć na takie bycie. Bardzo absurdalne zwroty z inwestycji lub stratę. Wszystkiego, to też pokazuje, że jakby altcoiny na Besie nawet da się rozgrywać. Na małej dźwigni są one na tyle zmienne, że w ciągu kilkunastu godzin można wiele z dobrego po prostu tutaj wyciągnąć. To też taka informacja przy okazji dla osób, które oglądają gdzieś tam ten film w formie zapisu, takiej cząstkowej, bo gdzieś tam ten webinar trwał też wcześniej, będzie trwał później, będą rozmowy z arenowiczami, ale część pewnie wrzucimy na YouTube'a. To rzeczywiście chcemy poinformować, że do 10 sierpnia jeszcze jest trzeci nabór do Areny. Jak ktoś chce dołączyć do nas, mieć dostęp do tych webinarów, spotkań na żywo, zagrań naszych pięciu Traderów i tak dalej, i tak dalej, to zapraszamy serdecznie. Ankieta w opisie. I co, może Łukasz, ty teraz przytoczysz kilka informacji dotyczących tego, jak tam rynek kryptowalut będzie wyglądał w najbliższym czasie, wedle naszych przemyśleń, może trochę tego No, Tak, to w końcu, słuchajcie, już możemy przestać przynudzać i tutaj zacznie coś faktycznie, my już gadać <noise> o tym, jakby na co faktycznie czekamy. ale no więc. Więc tak, optymistyczne wieści, w połączeniu z tym odbiciem, tak, od tych 32 tysięcy dolarów, wskazują według nas na korektę. No i ten ostatni miesiąc to był taki miesiąc, wiecie, bardzo dużej ilości wieści, przede wszystkim są to bardzo dobre dane ekonomiczne ale też bycze wiadomości związane z adopcją, takie jak właśnie na przykład informacje o tym ETF jest BlackRockiem, takie jak na przykład to, że XRP wygrało tę sprawę z CEC-iem, tak? Po prostu jest dużo jakby takiego szumu informacyjnego w powietrzu, który raczej jest pozytywny. No i wszystko to powinno przynieść efekt w postaci znacznych wzrostów na bitcoinie, tak? No, tak jakby jest takie. Taka euforia w powietrzu wisi, no i owszem, te wzrosty były, jednak, te, jak możemy zauważyć, to zatrzymały się one właśnie w tym punkcie oporu 32 tysięcy dolarów. No i to według nas, w sensie dla poszukujących graczy, to pewnie jest, o, że wow, super, tutaj nadchodzi coraz większa adopcja. Ktoś tam znowu obejrzał może jakiś tam wywiad z kimś w internecie i tam wiecie, że po prostu jest coraz większy szum informacyjny, jeżeli chodzi o to, że ten bitcoin znowu rośnie i wchodzą nowi gracze znowu na rynek. No i według nas to wskazuje na jedno na to, że po prostu nadchodzi korekta, której początkowe fazy już zaobserwowaliśmy, tak? No i ja też dzisiaj nagrałem tak naprawdę taki film na YouTubie, który tam wszystko tam jakby po kolei tam jakieś te wskaźniki swoje pokazuje to, dlaczego myślę, że faktycznie ta korekta może nastąpić jakieś za i przeciw, ale tutaj też w sumie zdanie tej całej areny, w sensie na Majka, innych jest podobne i tutaj też właśnie będę je dzisiaj też przytaczał jako takie zdanie całej areny, no więc jeżeli ktoś tutaj wiecie jest na tym rynku już trochę czasu, no to tak naprawdę wie, że rzadko kiedy tutaj mamy do czynienia z takim nieprzerwanym wzrostem, tak? czy tam nawet jakimś utrzymywaniem się stałej ceny, no trzeba tutaj myśleć zawsze o rynku, czy to nawet tradycyjnym, czy to nawet, czy to po prostu kryptowalutowym w takim kontekście cyklicznym, no i ten zalew tutaj tych dobrych wiadomości ostatniego miesiąca połączony z brakiem jakiegoś dalszego ruchu w górę, no, to może być sygnał właśnie, że czeka nas spadek, tak, no i tu już przebiliśmy ten poziom wsparcia w okolicach 29,5 tysiąca dolarów, teraz sprawdzę na szybko, bo tu widziałem, że teraz znowu Bitcoin troszkę nam rósł, ale nie, jest ciągle 29 400. No, i bardzo możliwe, że właśnie zatrzymamy się tutaj gdzieś w okolicach 27, 27,5 tysiąca dolarów. No, i sądzę, że tutaj wystarczy jeden taki dobry, powiedzmy, katalizator w postaci złego newsa, a żebyśmy po prostu wtedy poszli mocno w dół. No więc to, co ja, ja, ja bym radził, to radziłbym opuścić jakieś pozycje oraz wstrzymać po prostu z kupnem teraz na spot, bo wydaje mi się, że jeszcze jakaś tam lepsza cena może nadchodzić. Dlatego też. Yy, no w tym momencie będzie mnie po prostu lepiej poczekać, aż taka ta burza potencjalnie minie. Jak pójdziemy taką cyklicznością Bitcoina, no to wiemy, że jest, wiecie, hossa, potem, jakby są spadki, jest Bessa. Potem jest taki impuls korekcyjny od tego od tej jakby bessy, na którym teraz myślę, że jesteśmy. I teraz do tego halvingu jeszcze jakby będziemy, myślę, troszeczkę jakby spadać, bo byłoby po prostu za dobrze, jakby tak nie było. No i. Tak, zakładamy, że teraz możemy zatrzymać się na tym Bitcoinie w, o, 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 sorry, w okolicach tych 27,5 tysiąca dolarów na podstawie jakichś tam różnych metrów, takich jak na przykład 200-dniowe, 200 średnie kroczące, czy też danych on-chain. No i choć oczywiście tak, wszystko tutaj może się zdarzyć, warunki na rynku nie wskazują na to, Abyśmy mieli zejść mocno poniżej tego poziomu, no bo wiadomo, na ten halving ciągle nadchodzi. No i bardzo istotne w tym kontekście jest to, że za nami jest już to spotkanie tego FOMKu, tak, na której zgodnie z przewidywaniami podniesiono te stopy procentowe o 25 punktów bazowych, i tym samym też podnosząc stopy do poziomu. 5,5%, tak, procenta z tego co tutaj tak, tak, tak. M, kojarzę, e, czyli tego najwyższego po prostu od kryzysu finansowego w 2008 roku. No i Tutaj właśnie sprawdził się ten opisywany przez nas w ostatnim webinarze scenariusz tego amerykańskiego ekonomisty Larego Summersa, który poprawnie tutaj przewidział, że ten amerykański bank centralny zdecyduje się na nie podniesienie stóp w czerwcu po to, aby właśnie zobaczyć, jak zachowa się gospodarka, po czym podniesie, się, podniesie je w lipcu. No i tak właśnie się w sumie stało. No i od razu. Po tej środowej decyzji federal, Federalnej Rezerwy mieliśmy tutaj mocny spadek cenowy na rynku do około 29 tysięcy dolarów. No może nie taki od razu, tam powiedzmy po jakimś czasie, ale faktycznie potem ta cena poszła, poszła w dół. No więc teraz tak, czy będzie więcej tych podwyżek? Tak? No to ciężko powiedzieć, bo przenosząc się chwilowo na taką perspektywę, długoterminową, to tutaj na podstawie tych jakichś tam, nie wiem, opinii analityków, yy, słów Paweła, tak, po tym posiedzeniu zawsze jakby jest to przemówienie Paweła, w środę to tutaj nie możemy wykluczyć, że ciągle w tym roku może czekać nas jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, no i yy, takie te aktualnie narzędzie, tak, FedWatch, yy, FedWatch daje tylko, jak teraz tutaj macie zresztą na slajdzie, 20% szans na podniesienie stóp, i 80 na zatrzymanie ich na tym samym poziomie, już na tym kolejnym posiedzeniu, które tam będzie, udajże, 19 i 20 września. No i ty musimy pamiętać, że do tego września, oczywiście, jeszcze tam troszkę czasu jest. No i jest to taki jeden z takich mocnych sygnałów, tak, wskazujący na to, że możemy raczej spodziewać się na utrzymanie stóp na podobnym poziomie. No ale wiadomo, tam z tymi. Z tym to nigdy nic nie wiadomo, tak naprawdę sobie możemy gdybać. No, ale i ta, jeszcze jakby kontynuując, to ta sama rezerwa federalna ani właśnie nie odrzuca, ani nie potwierdza twardo możliwości kolejnej podwyżki stóp procentowych. Oni tak robią zawsze, po prostu chcą, żeby w powietrzu była, wiecie, wielka niewiadoma, żeby tam ludzie sobie gdybali, tam grali te longi, shorty, a oni tam już i tak wiedzą, co się stanie i sobie na tym zarabiają. No i Dają po prostu sobie takie, oni zawsze to zabezpieczenie tak, na kolejne posiedzenie, że też w sumie nie wiadomo, co tam się stanie. Po prostu nie chcą nic oficjalnie powiedzieć. Będą po prostu czekać na te spływające dane i na ich podstawie będą dalej podejmować decyzje. No i tutaj, bazując na tych danych, to wydaje nam się, że te trzy ostatnie tak, posiedzenia, które były, że te trzy ostatnie posiedzenia, które będą w tym roku, to powinny one przynieść raczej już takie utrzymanie tych, tych obecnych stuprocentowych, Natomiast jest też spora szansa na to, że z nowym rokiem stopy powinny już być ujemne i to byłby wtedy już taki właśnie byczy sygnał dla tego nowego kapitału i to łączyłoby się też fajnie z tą scenarią do tego, że już ten, wtedy po nowym roku ten halving byłby już tylko tam za parę miesięcy, tak, no i to byłoby, myślę, takie najlogiczniejsze. A jak też dobrze wiemy, bez tego nowo napływającego kapitału, tam o żadnej hossie nie ma mowy. No i tak właśnie ta hostsa potencjalnie na rynku krypto, tam powoli z tym nowym rokiem po tym halvingu mogłaby zacząć się. Tak. I teraz sytuacja tutaj jest na Isui 500, więc istnieje szansa, że zobaczymy trend spadkowy. Na wskaźnikach giełdowych. Tak? No i wracając teraz właśnie do tej teraźniejszości, to warto wspomnieć również o tym, że choć SP500 tak, zaliczyło w ostatnim posiedzeniu mały spadek, to od października 2022 roku widział ten właśnie SP500 praktycznie sam wzrost i udało mu się znacznie odbić od tego najniższego poziomu, który tam wtedy osiągnął. No i też trzeba brać pod uwagę fakt, że tutaj bardzo duża część tego trendu wzrostowego jest napędzana przez dosyć wąskie pasmo akcji spółek technologicznych. Także, no wiecie, to jest jakby indeks tych 500 spółek, no i tylko tamte dosyć wąskie, wąskie jakieś tam gardło tych spółek technologicznych to faktycznie napędza cały ten, cały ten indeks. No i te spółki technologiczne. Nie będą ciągnąć tego rynku kurcze tutaj w nieskończoność, tak? bo tutaj również mamy do czynienia z pewną cyklicznością. Spółki technologiczne, no tak jak mówiłem, no kiedyś to faktycznie też ten rajd tych spółek technologicznych musi się skończyć. No i choć Bitcoin tutaj w ostatnim czasie jakby no nie wykazał takiej pozytywnej korelacji z SP500, to tutaj możemy niestety podejrzewać, że jeżeli ten indeks giełdowy pójdzie w dół, to Bitcoin podąży za nim. Więc tak to właśnie jest. Często w ogóle Bitcoin właśnie podąża tak, za SP500, teraz jak już się robi coraz bardziej cykłacyk popularniejszy, a tutaj faktycznie SP500 idzie w górę, to Bitcoin w sumie się tym w ogóle teraz jakoś nie przejmuje. No i nie wiemy jeszcze, czy ta decyzja o podniesieniu stóp tak procentowych była wystarczająco silnym takim katalizatorem do tego, aby te spadki zaczęły się na dobre, ale no, powiedzmy, że też możecie przyznać, że tutaj widzimy już. Pierwsze takie objawy pogorszenia się sytuacji być może. Nie, że tak trochę już tutaj ci ludzie przestają może być tacy pewni, czy to tak faktycznie idziemy już na te tam nowe ATH i na nową hosse. Akurat teraz, nie, że teraz już takie trochę nastroje są trochę bardziej może negatywne. Zobaczymy. No i tak, tutaj również tutaj również korekty zwiastuje też słaby dolar. No bo tutaj możemy też spojrzeć właśnie na USDX, czyli na indeks dolara amerykańskiego. Jeżeli nie spotkaliście się z nim wcześniej, to jest on taką miarą powiedzmy wartości dolara w stosunku do koszyka jakby walut obcych, tych takich najważniejszych partnerów handlowych stanów. No i jak tutaj widzicie, to ten indeks no powiedzmy uklepuje taki tak ostatnio lokalny dołek. Jeśli, jeżeli on odbije, to bardzo możliwe jest to, że przez to niedługo zobaczymy dolara za 4,2% złotego, co również tutaj może być dla nas takim sygnałem wskazującym na nadchodzącą korektę, ponieważ takie nagłe, tak, umocnienie się dolara może tutaj zwiększyć koszta finansowania i spowodować odpływ tego kapitału w kierunku właśnie coraz bardziej rynków tradycyjnych. Więc. Podsumowując krótko, wszystko wskazuje na to, że niedługo tutaj zawitamy pod drzwi w te okolice tych 27 tysięcy dolarów za bitcoina, pod warunkiem, że te okoliczności drastycznie się nie zmienią. tak? I należy pamiętać też, że przez cały czas trwają oczywiście te dochodzenia seku u odnośnie Binance'a, Coinbase'a, nie wiem, Justina Sana od Trona, tak, jeszcze kilku tam innych podmiotów. Więc to wszystko jest, może już taki newsowo, rynek o tym zapomniał, ale to wszystko się ciągnie. I jeżeli nie uda im się wybronić z zarzutów, to może to spowodować jakieś tam mocne spadki na rynku krypto, tak? Też w powietrzu wisi również ciągle poze w stronę tego CIS-iego, czyli tego CEO z Binance'a od Departamentu Sprawiedliwości USA. Dlatego jak zwykle, tutaj warto być ostrożnym i trzymać rękę na pulsie, bo wiecie, jakby teraz rynek o tym zapomniał ale wystarczy znowu jakaś nowa wzmianka w mediach, że coś tam się to śledztwo poruszyło naprzód, no to to może być taki właśnie jakiś katalizator do tego, żeby jakieś tam nowe spadki faktycznie się pojawiły i jakby to się od tego, żeby to się od tego zaczęło. I przejdziemy się do altcoinów, co? Bo ja teraz może trochę powiadam dziś tak, tak. tak faktycznie już właśnie koń tymi i przejść teraz do altcoinów, jasne. Tak, ja, bo jest kilka właśnie takich informacji, na które należymy się zwrócić uwagę, bo tak naprawdę wiecie, no, no tam byłyby te spadki potencjalnie, tam może ten Bitcoin by się te 2000 tysiące dolarów osunął i wiadomo, że dla Bitcoina to jest tam w chwili obecnej, no ile tam. 5%, 8%, coś takiego, tak? A dla altcoinów często to może być pogrom, to może być kolejne 20-30% spadków nawet dla tych największych, dlatego gdzieś tam to mogą być po potencjalnie e, no spoko okazji, żeby sobie gdzieś tam kupić. Jeżeli ktoś tego Bitcoina trzyma, e, to być może część sobie teraz upłynni, żeby w krótkim terminie kupić altcoiny. Chociaż tego nie poleca się osobom, które są tutaj na dłużej, tak? Bo nie zawsze da się trafić. My też jesteśmy nieomylni. No czasami wchodzi, ale wiadomo, że gdzieś tam. Nawet tak 40% decyzji podejmie się błędnie, to jednak lepiej nie, nie sprzedawać swoich Bitcoinów czy Ethereum, które trzymamy pod long term, tylko po to, żeby spróbować na krótkoterminową. Zarobić co nieco na altcoinach, tak? Dlatego jednak no, stąd wychodzi założenie, żeby mieć w sobie dwa, trzy portfolio. Jedno takie tradingowe na przykład pod Lewar, drugie pod altcoiny, pod zagrania bardziej ryzykowne, a trzecie takie długoterminowe pod Bitcoin i Ethereum. Ogólnie też jest taki trend, że ostatnimi czasy mocno na sile zyskuje DeFi. Ten trend naprawdę przybiera też taka no, narracja halvingowa, która jest coraz bliżej powiedzmy, całkowicie, gdy ona zapanuje już rynkiem. To te projekty DeFi, nam się wydaje w arenie, że sporo rzeczywiście zyskają, między innymi właśnie Render, czy właśnie Arbitrum gdzieś tam regularne, to są coiny, które są regularnie skupowane przez inwestorów instytucjonalnych. No wiadomo to jest jeden z lepszych sygnałów co do tego, że taki token na hoście może namieszać, chociaż z drugiej strony należy pamiętać o zrzutach, o tokenomii, która jest złożona w taki, a nie inny sposób, czyli ta presja sprzedażowa musi być obroniona dużo większą ilością kupujących niż by się niektórym mogło wydawać. Dlatego to, że jakiś projekt jest naprawdę ciekawy, innowacyjny, czy porusza się w fajnym trendzie, czy branży nie do końca zawsze ma takie, wiecie, Kluczowe znaczenie. Nie zawsze gra pierwsze skrzypce, bo często po prostu tokenomia, która jest dziwnie ułożona, albo fakt, że nie wiem, ilość tokenów w obiegu jest na bardzo niskim poziomie, lub że market makerzy wykonują jakieś dziwne ruchy, które nie mogą wpłynąć pozytywnie na gdzieś tam no, zwyżki danej kryptowaluty, mogą wpłynąć na to, żeby po prostu jej nota będę nie kupować. Czyli nie zawsze jakby to, co się świeci, jak u srok, gdzieś tam złote przedmioty w gniazdkach, jest tym, co należy brać od razu do dzioba, bo potem możemy się na tym przejechać. No i sumarycznie gdzieś tam do tego halvingu, właśnie jak też wspomnieliśmy wcześniej zostało 260 dni, gdzieś tam prognoza pozostaje niezmienna. Dalej gdzieś tam wychodzi się z założenia, że ta cykliczność będzie się powtarzać, tylko pytanie właśnie, kiedy to nastąpi? Raczej nie uważamy, że w najbliższym czasie będzie identyczna sytuacja, co przykładowo po halvingu w 2020 roku w maju, który miał miejsce, że dosłownie po 3 4 miesiącach zaczęły się duże wzrosty na Bitcoinie. Wtedy to w ciągu zaledwie tam bodajże. 8 miesięcy Bitcoin wzrósł na wartości 500% z około 10 tysięcy dolarów na 50 tysięcy dolarów. Przykładowo w tamtym okresie taki Cardano wzrosło z okolic tam bodajże 12 centów na 2 dolary z haczykiem, tak? Czyli zrobiło 20 razy, a Ethereum w ciągu zaledwie 8 miesięcy zrobiło około razy 10, czyli tam z okolic 300 dolarów, 380 dolarów dokładnie z tego co pamiętam powędrowało w 3800 dolarów. Czyli jakby ten moment, przełomowy notabene, kiedy jest ten halving nie jest do końca jeszcze według nas momentem na akumulację altcoinów pod long term. Raczej należy to zrobić kilka miesięcy po halvingu, bo tak jak historia pokazuje i dane, które można sobie sprawdzić wstecz, tylko trzeba mieć na to czas, z reguły wychodzi się korzystniej, gdy kupi się przykładowo altcoiny z top 10, top 20 kilka, sześć miesięcy po halvingu, gdy najpierw Bitcoin zaliczy swoje pierwsze 50-80% wzrostu, zainkasujemy fajny zysk, stosunkowo bezpieczny na Bitcoinie, którego trzymaliśmy przez rok, dwa czy dwa i pół, a później do dopiero, minimalizując ryzyko, kupimy sobie te największe altcoiny, a dopiero później, zarabiając na nich sporo, wejdziemy w projekty, które są nowe, które się dopiero tworzą, bo też nagrywałem właśnie dzisiaj o tym trochę informacji w materiale na YouTubie, na, na moim kanale, że teraz technologia jakby Duplikuje się powiedzmy w ciągu 18 miesięcy, czyli jak kiedyś nie wiem, wynaleziono tory kolejowe, to one tam, wiecie, były użytkowane przez 100 lat i dużo tam się nie zmieniało. A teraz, jakby rzeczywiście, e, są różnego rodzaju statystyki, które wskazują, że co dwa lata podwaja się jakby rozwój technologiczny pod takim względem ilości informacji, ilości technologii, patentów, kapitalizacji rynku, spółek technologicznych i wszystkiego razem skondensowanego, czy wydajności nawet tego wszystkiego, więc projekty kryptowalutowe, nawet altcoiny, które teraz opierają się o ówczesną technologię, mogą nie podołać w ogóle temu, co będzie za dwa lata, czyli pomijając już fakt, że ludzie się nudzą projektami krypto, że się ich pozbywają, to te projekty z założenia po prostu mogą nie spełniać takich podstawowych zasad tego nowego porządku świata za dwa lata, po halvingu, czy za półtorej roku, przez co po po prostu nawet gdyby były niezłe, to ciężko będzie im wybronić cenę, a tym bardziej zrobić all time high bo razy 20 od ceny obecnej. Będą takie jednostki, będą takie projekty. Być może niektóre z tych, które macie w portfolio będą miały takie wzrosty, ale statystycznie dużo większa szansa jest na to, że z 10 projektów, które kupicie za półtorej roku, 5 zrobi 1000% i więcej niż na to, że teraz z tych obecnych 10 projektów 5 zrobi 10% i więcej. Takie mam odczucia i tego się raczej trzymamy, bo jednak z reguły to się sprawdzało i tutaj zaimplementowałem parę jeszcze takich małych przemyśleń osadzonych w czasie własnych. Więc idąc dalej mamy też prawda tutaj halving lightcoina. I tutaj no, rozgrywaliśmy go jednak kilka razy, już kilkukrotnie, z reguły się to udawało, było sporo tradeów na dźwigni, było sporo tradeów na spocie, pierwsze na początku gdzieś tam e, poprzedniego kwartału e, w okolicach 70 kilku dolarów od sztuki, więc upłyniając go na przestrzeni od 100 do 110 dolarów, co zresztą nawet u mnie na telegramie pisałem, e, że ma miejsce to wtedy fajnie można było nawet na spocie wyciągnąć na 35-40 parę procent naprawdę no, dosyć płynnie zabezpieczając się stop lossami na spocie i wyciągając z tego no, no, kwintesencję po prostu takiego zagrania pod halving. Ale w chwili obecnej, gdy ten halving jest już lada dzień, e, to bardzo możliwe, że to się zbiegnie gdzieś tam z gorszą sytuacją na rynku, więc nie będziemy z tego powodu widzieć jakiegoś mocnego ruchu cenowego. Tak? Czyli nawet gdyby jeszcze raz ten Litecoin spróbował z uwagi na halving po prostu wzrosnąć, e, to po prostu spadki na rynku na te do dolarów na Bitcoinie mniej mogłoby spowodować, że ta cena przez to za bardzo nie drgnie. Jednak wiadomo, że jest to też, no niezła okazja do tego, by na podstawie gdzieś tam reakcji inwestorów i zachowania ceny Litecoina, wyciągnąć wnioski na temat tego, jak zostanie odebrane nie Bitcoina, prawda? Chociaż że Litecoin jest trochę kryptowalutą mniejszą. O mniejszej kapitalizacji, kiedyś się go na poprzedniej hostie, niektórzy pamiętają, nazywało cyfrowym srebrem, a bitcoin na cyfrowym złotem i były tak do siebie porównywane. No to jednak jakaś taka mała informacja, małe case study będzie w stanie na tej bazie powstać, przez co będziemy mniej więcej widzieli, co potem z bitcoinem też na halvingu może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o to, jak sobie on radzi, radzi obecnie, to Litecoin w ostatnim miesiącu wzrósł około 8%. No zapowiada to dobre przyjęcie halvingu. Te wzrosty są dosyć organiczne, nie są jakieś takie absurdalne w chwili obecnej, przez co ta cena może się być może utrzyma w podobnej okolicy, nawet po halvingu, że nie do końca jest to gra pod wydarzenie, tylko później może to jeszcze trochę zapoczątkuje jakiś tam mały rajd, jednak totalnie nie liczyłbym na tak duże wzrosty jak kilka lat temu na halvinga Litecoina. Wtedy robił on kilkaset procent w ciągu na przykład kilku czy kilkunastu miesięcy. Teraz według mnie to się w ogóle nie wydarzy, liczymy raczej na kilka. 10% sumarycznie od tej akcji, którą zapoczątkowaliśmy. To się ziściło, wszystko jest do przesiedlenia nas na socjalach. Miało to miejsce czy na dźwigni, czy na spocie, ale poza tym teraz tak jak mówię, po prostu raczej, raczej już jakoś bardzo pieczołowicie nie podchodzimy do rozgrywania go, bo ta cena się stabilizuje w jakiś sposób, parę rzeczy może na nią wpłynąć, ale nie będzie chyba się już aż tak wahać, jak wcześniej, przez co jest to coraz taki mniej łakomy kąsek do rozgrywania w ten czy inny sposób. No Z drugiej strony jednak, gdy zainteresowanie po prostu tym halvingiem przekroczy nasze oczekiwania, bo tego nigdy nie wiemy, no to dodatkowo gdy nałoży się na to potem gdzieś tam wykres bitcoina i jego halving, no to Thank you. all time high na Litecoinie, ciężko będzie bardzo osiągnąć, ale być może gdzieś tam tego starego psa jeszcze ktoś doceni i będzie po prostu go akumulował, szczególnie, że gdzieś tam w niektórych sklepach dalej jest możliwość płatności w Litecoinie i jakąś taką użytkowość od tej strony on na pewno ma. Więc jeżeli chodzi bezpośrednio o analizę rynku, o moje czy nasze podejście przedstawione właśnie w takich prostszych słowach, to jeżeli chodzi o średni termin, długi termin, co do Bitcoina i reszty, to by było na tyle, a teraz przejdziemy może bardziej co Łukasz do tych onchainów, do jakieś takie analizy tego Glassnode'a i zobaczymy, jak to wygląda po prostu na wykresach z łańcucha bloków już bezpośrednio. Aha, dobrze jest. No, słychać mnie, tak ciągle? Tak, słychać, słychać. Dobrze. No więc dobra. Przejdźmy sobie tak, jak Marek Przejdźmy sobie tak, jak Marek mówi do onchainów. No więc... Ty parę z nich wybraliśmy dla was, które faktycznie coś tam fajnego nam pokazują. No i pierwszy z nich to będzie Bitcoin Realized Value RVT. No i mm, to jest taka właśnie wartość nominalna i wartość zrealizowana, czyli, czyli już to tłumaczę o co chodzi. No, na początek sobie właśnie go omówimy, ten Realized value RVT. No i jak, aby dobrze go zrozumieć, no to musimy sobie tutaj umówić różnicę pomiędzy. Wartością nominalną oraz są zrealizowaną, tak? No bo wartość nominalna to taka całkowita powiedzmy wartość transferów kryptowaluty, natomiast wartość zrealizowana to po prostu zyski lub straty. No i w tych okresach takiej wzmożonej zmienności, jak, takich jak na przykład późne etapy wzrostu, lub po prostu spadki, to często widzimy, że ta wartość zrealizowana, czyli te zyski lub straty, jest po prostu, po prostu większa. Tak? No I ten wskaźnik RVT ma na celu jakby uchwycenie tych różnic pomiędzy właśnie jedną wartością a drugą. No i teraz, jak w ogóle go zrozumieć? Teraz tutaj gadam jakieś czary pewnie. Więc jeżeli wskaźnik RVT jest wysoki. To oznacza to, że te zyski są większe w porównaniu z tym takim ogólnym wolumenem transferu, co jest też takie charakterystyczne dla Hossy, tak? No i może to sugerować nam, że inwestorzy realizują zyski, a popyt na rynku maleje. No i w okresach przeciwnym, czyli po prostu w okresach takich bardziej niedźwiedzich, to wskaźnik RVT może spaść, to też oznacza, że te takie zrealizowane straty dominują nad zyskami w takim stosunku do całkowitego wolumenu transferu. No i. To wtedy może być spowodowane, powiedzmy, kapitulacją inwestorów i po prostu wyprzedawaniem się kryptowaluty. No i oscylator i wykres wyglądający, jak tutaj widzimy, zielono-czerwony, powiedzmy, tam na spodzie, tutaj na, na tym slajdzie, dostarczają taki, powiedzmy, dodatkowych informacji, pozwalających też ocenić dominujący trend wzrostowy. Tak? No i tutaj na wykresie widzimy, że te że obecnie wskaźnik RVT jest w trendzie spadkowym, co też może sugerować powolne takie powiedzmy wyjście z bessy, i to też oznacza, że dominują właśnie zyski nad stratami w sieci, a rynek ma szansę na powrót do wzrostów. To jest takim, wiecie, jakby zestawieniu ogólnie takim długoterminowym, co nie, bo żeby to wam się nie myliło z tym, że raz tak średnioterminowo powiedzmy, my tutaj jesteśmy za jakimiś spadkami, ja to i teraz gadam o wzrostach. No ale idąc dalej, no to. Kolejny wskaźnik Bitcoin Supply Delta. No i to jest taki właśnie kolejny wskaźnik, którym dzisiaj się zajmiemy. No i to nic innego jak wskaźnik, który zapewnia taki wyraźny, wyraźny sygnał do identyfikacji szczytów cyklu rynkowego Bitcoina. Tak? No i teoria jest taka, że do tego wskaźnika jest to jakby taką teorią, tak? o co tutaj w nim chodzi, jest to, że powiedzmy na późnym etapie hosty, Inwestorzy długoterminowi zazwyczaj osiągają szczytową dystrybucję, ponieważ drogie monety, czy drogie altcoiny, drogie po prostu kryptowaluty są przenoszone od powiedzmy tych doświadczonych tak inwestorów do nowych, po nabywców, czyli po prostu na szczycie, jakiś tam hos różnych, tak, różnych cyklów na szczycie, ci doświadczeni gracze. Oni już się kieszują tam do dolarów, do złotówek, na przykład się po prostu cashują i kieszują się do czego? Jakby kto to od nich od, odkupuje. Nie no, ci nowi, nawet którzy po prostu wtedy wpływają na rynek, to myślą, a kupię bitcoina, bo jest w telewizji. No i gdy ta równowaga przechyli się tak, że e, rynek zostanie nasycony nowymi użytkownikami, to wskaźnik delta podaży wtedy odwróci się od tego trendu wzrostowego i zacznie spadać. I często przed tym, jak właśnie te surowe wskaźniki podaży. Odwrócą swoje trendy. No i teraz tak sobie teraz przejdziemy właśnie do tego wykresu, który widzicie na slajdzie, to tutaj na nim możemy zauważyć, że ci inwestorzy długoterminowi są w szczycie akumulacji i ilość tych inwestorów krótkoterminowych od listopada trzyma się mniej więcej na równym poziomie. Delta tutaj natomiast zmierza w stronę zera, co też może oznaczać, że zbliżamy się do końcówki Bessy. Co też w sumie za to, że ten halving nam tutaj zbliża się długimi krokami, co nie? Więc faktycznie to jest trochę fajny wskaźnik, polecam go, go Wam, bo jasno tutaj klarownie to wszystko wygląda, po prostu jak zachowują tutaj się ci inwestorzy, którzy mają tutaj już jakieś doświadczenie na rynku, kiedy oni kupują, kiedy sprzedają, możemy iść dalej. No, Bitcoin Accumulation Trend Score, no i tutaj też właśnie o tym kolejnym wskaźniku warto kilka słów powiedzieć, bo on z kolei, Odzwierciedla taką względną wielkość podmiotów, które powiedzmy aktywnie gromadzą yy, kryptowaluty w łańcuchu pod względem posiadanych bitcoinów, tak? Czyli jakby ta skala tego właśnie accumulation trend score jakby reprezentuje zarówno wielkość salda podmiotów, jak i ilość nowych tokenów, które nabyli albo sprzedali w ciągu ostatniego miesiąca. No i wartość wskaźnika. Bliżej jedynki wskazuje, że w pojęciu takim zagregowanym te większe podmioty lub też duża część sieci akumulują, a wartość bliższa zeru wskazuje na to, że po prostu one dystrybuują lub po prostu wtedy nie akumulują. No i w porównaniu tak z tą sytuacją sprzed dwóch miesięcy, po tym wiecie półrocznym dołku. To wskaźnik teraz ten mocno poszedł do góry, wskazując właśnie wartości bliskie, powiedzmy, 0,9, a aktualnie trzyma się na poziomie 0,55. No i to oznacza, że ta akumulacja powiedzmy troszeczkę maleje, lecz dalej jest na takim powiedzmy, zadowalająco wysokim poziomie. No i tutaj mamy potwierdzenie, co do tego, że bitcoiny są akumulowane. Więc tak to tak to tutaj wygląda. Kolejny tutaj fajny, który dla Was znaleźliśmy i też jest ciekawy, w sumie już ostatni z nich, to on jest tutaj właśnie widzicie Relative Activity of Small and Large Entities, czyli innymi słowy taka względna aktywność małych oraz dużych podmiotów na rynku, no i tam tutaj metryka jakby bierze pod uwagę to, że mniejsi gracze często robią więcej transakcji, ale za mniejsze kwoty No jakby to jest normalne, tak, niż więksi gracze. Dla tego też, jeżeli wskaźnik pokazuje, tak, że te małe podmioty mają więcej transakcji niż duże, to może to oznaczać wzrost aktywności na rynku i po prostu większe zainteresowanie inwestycją. Tak? no i gdy wskaźniki rosną, to może to być taki sygnał powiedzmy większego pobytu ze strony mniejszych podmiotów, ale jeżeli wskaźniki spadają, to może to oznaczać takie mniejsze zainteresowanie inwestycją ze strony małych podmiotów. No i o co chodzi, tak, bo taka powiedzmy asymetria w aktywności nazywana jest skośnością powiedzmy po polsku no i w przypadku takiej tej dodatnej skośności gdy średnia wartość jest większa niż mediana to małe transakcje mają częstsze występowanie po prostu w tej części się one zdarzają no i Tutaj, jak widać teraz na tym wykresie, znowu, który widzicie na slajdzie, zarówno duzi, jak i mali inwestorzy są wyjątkowo mało aktywni od maja. No i wskazuje to na taki bardzo mały popyt z obu stron i takie cierpliwe czekanie na wydarzenia na rynku. Także taka, właśnie powiedzmy, tutaj troszeczkę lekka, lekka niepewność. No. Więc tak jeszcze przechodząc właśnie trochę do tej końcówki, już tak poza tym on to jeszcze jest kilka powiedzmy takich wskaźników technicznych, tak? Jest RSI i CCE. Tutaj bezpośrednio możemy sobie to trochę tak przypieczętować, tak, bo powiedzmy tym RSI, jak sobie spojrzymy, to on pokazuje tak w skrócie, taką siłę handlową danej kryptowaluty, mierzy tam tempo i kierunek ostatnich ruchów cenowych. I w chwili obecnej, jeżeli chodzi o Bitcoina, to widzicie właśnie u góry, to znajduje się on dokładnie po środku na skali mniej więcej 50 ze 100, więc powiedzmy, jego cena jest ustabilizowana i taka gdzieś tam względnie zbilansowana. Jednak na początku właśnie miesiąca tutaj właśnie gdzie teraz trzymam myszkę, była ona w okolicach 75 punktów, co gdzieś tam historycznie było dosyć wysokim RSC i co zwiastowało korektę. To jest oczywiście tylko jeden ze wskaźników, ale zawsze może to być właśnie podpora tego, o czym mówiłem, bo tak jak niejednokrotnie wspominałem, nie da się według mnie bardzo precyzyjnie gdzieś tam lawirować na tym rynku tylko i wyłącznie dzięki analizie technicznej, tylko i wyłącznie dzięki onchainowi, tylko i wyłącznie dzięki grze pod wydarzenia, czy danych jakichś tam historycznych cyklach, czy czemukolwiek. Czy indeksach, tu połączeniu jakby sytuacji gospodarczej, dolara, ale łączą to wszystko razem, jesteśmy o włos bliżej do tego, żeby gdzieś tam poznać prawdę i przynajmniej postarać się to oszacować. Dlatego też tam, wiecie, na arenie zawsze staramy się w kilkanaście osób, wręcz każdego tygodnia, bombardować Was trochę różnymi informacjami, wyciągać z tego wnioski, konkluzje, a żeby to później móc dzięki temu po prostu dojść do sedna sprawy. Dlatego mamy kilkunastu administratorów, pięciu traderów i osoby, które w poszczególnych gdzieś tam właśnie niszach operują, żeby z każdej strony łączyć, to wszystko w kropki, w trakcie takiego webinaru móc później każdy miesiąc podsumować, przewidzieć kolejne i tak dalej. Teraz też myślę, że jak będzie trochę nudniej, powiedzmy na rynku, to te webinary nie będą zawsze co 4-5 tygodni, być może będą co 6, co 8. Ale będziemy je kontynuować, szczególnie jeżeli chcecie. Dajcie to znać na czacie, na Zoomie, czy Wam się takie webinary podobają, czy to nie jest dla Was trochę długie, ale no wiecie, no to jest skondensowane. Chcemy to przedstawić niby jak najszybciej, ale z drugiej strony jest tyle informacji, że trzeba godzinkę minimum poświęcić, a jeżeli chodzi o cały zoom areny, no to Z dwie prawie, żeby to gdzieś tam miało ręce i nogi. Jeżeli chodzi o CCI, to ten scenariusz wydaje się właśnie potwierdzać, bo to jest taki oscylator podobny jak RSI i pomaga określić, czy dane aktywo jest przewartościowane, czy niedowartościowane. I na CCI widzimy właśnie odbicie od bardzo niskiej wartości kilka dni temu, w tym miejscu właśnie. Prawie najniższej, wręcz od lipca 2022 roku. I to oznacza, że cena bitcoina znajduje się poniżej historycznej i średniej. Ale patrząc na zachowanie wskaźnika na przestrzeni ostatniego roku, to możemy się niedługo spodziewać co najmniej lekkich wzrostów wedle tego wskaźnika, co jest oczywiście tylko częścią tego wszystkiego. No i tutaj zobaczcie, jest 200 tygodniowa średnia krocząca i w tym jakby wskaźniku widzimy, że on też często właśnie był takim dosyć aktywnym na rynkach tradycyjnych historycznie, tak. Bywał bardzo użyteczny, ponieważ pozwalał po prostu identyfikować dołki oraz poziomy wsparcia. I również gdy spojrzymy na historię cenową Bitcoina, to widzimy, że w każdym z głównych cykli rynkowych jego cena osiągała dno w okolicach właśnie tej średniej kroczącej przedstawionej na wykresie. I ta metryka w chwili obecnej wskazuje na wsparcie właśnie w okolicach 27, 27,5 tysiąca dolarów. No i to jest szczególnie istotne, że to się pokrywa gdzieś tam powiedzmy z tą analizą, którą przeprowadziliśmy przez ostatnią godzinę na poziomie wielu informacji ogólnodostępnych w internecie lub tych mniej dostępnych na bazie własnych przemyśleń i po prostu intuicji po rozgrywanych trejadach przez ostatnie kilka lat. Więc podsumowując po prostu ten dzisiejszy webinar, to być może nadchodzi korekta, tak jak też wspominamy często w krypto są scenariusze, jest scenariusz A, B, C i może wiele innych i naszą rolą jest po prostu oszacować na ile procent jest prawdopodobieństwo, że dany scenariusz się zrealizuje. Czyli teraz według nas powyżej 50% po prostu jest na to, że będzie korekta. Mamy na to większe szanse niż na wzrosty. I tak staramy się działać po prostu z miesiąca na miesiąc, żeby sobie wyznaczać ten trend i nurt który będziemy gdzieś tam się znajdować. Więc powiedzmy, że to by było dzisiaj na tyle. I co, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. My z Aranowiczami jeszcze sobie przyjdziemy, jeżeli ktoś chce zadać jakieś pytanie, chwilę zamienić słowo, dać jakiś feedback, ktoś śmiało go usłyszymy chętnie, a zresztą się żegnamy. I tak jak też mówiliśmy z Łukaszem, nabór jest do 10 sierpnia, jeżeli ktoś chce do areny dołączyć. Link do ankiety jest w opisie. Potem ktoś się z wami skontaktuje. Tak, dziękujemy.